Lecimy kolejne starcie. W czerwonym kolorze oczywiście Spirit Saison Gaming, nasz polski teran. Geralt będzie walczyć na Solara, a Spirit zmierzy się ze Skillousem, zawodnik teamu Liquid Nikita Gurewicz. Zobaczył już, co tutaj mamy. Wykonuje zwiad ten zawodnik. Co ciekawe, Skillous ostatnio nagrał filmik na YouTubie. Mówię o tym, bo tego filmiku nie obejrzałem. Ale nagrał tam filmik na temat, jeszcze nie obejrzałem. Muszę to w końcu zrobić, gdzie stara się tam chyba troszeczkę podjąć próbę wyjaśnienia, dlaczego Maxpax jest tak dobry. Jest tak dobrym zawodnikiem. Wiem, że tam kilkanaście minut. Ale myślę, że kampa na kolosach w tych czasach, kiedy one są trochę lepsze, z przejściem w kariery na jakimś Grezvan. Tutaj trzecia, tutaj pełna barykada, tutaj czwarta, dużo kanonów, dużo pułapek i tak dalej, no bo trzy orakul, wiadomo. Jakąś szansę tam ma powodzenia. Nawet na Solara. O, siema, witamy, witamy. Buongiorno Kashin, witam mocno. Przeteleportował się cwany Skillous. Chciał złapać STV-kę, ale na szczęście to... gdzie ten sobie jadą? Hello? do wydobycia, bo tutaj przypadkiem bunkrem kliknął w to miejsce i... pojechał tam, gdzie byśmy nie chcieli. No zaraz ruszę do boju Spirit, wiadomo, ale najpierw zobaczmy, czy nie będzie temu dropowi z min towarzyszyć jakiś atak od przodu. Na razie mamy klasykę, no coś chwilę temu podobnego widzieliśmy w starciu za Rockfire, ale Skillous jest zawodnikiem oczywiście dużo, dużo trudniejszym do pokonania. Bardziej mi się podobało, że wtedy były te cztery miny, teraz są tylko dwie. Potem po stracie jednej miny były jeszcze oczywiście trzy miny i można było dużo zrobić. I tak się boję, że kurczę, Skillous dobrze spojrzy. Pięć stalkerów już mam. Wow. Aha. No to jednak nie zauważył. W sumie jedną minę też ciężej zauważyć na minimapie, jak się okazuje. Gdzie ten medivac? A, z powrotem do pierwszej bazy wleciał. No i myk. Działamy, bawimy się. A mądrze to zrobił Spirit, bo on wiedział, że blink na tych stalkerach jeszcze się nie odnowił. Więc lepiej było na pewno rozwalić stalkera niż jedną probę. No jeden stalker jest oczywiście dużo więcej wart. Doskonała decyzja. Jak widzimy, jeszcze udało się w dodatku uratować jedną minę i medivaka. No to już ma bardzo udany początek Polak. To jest świetna sprawa. Jest mocniejszy, jest lepszy.
Oczywiście siła Skillosa będzie tutaj polegać na tym, że on będzie mieć w miarę szybko Storma i tego się trochę można obawiać. Szczerze mówiąc, nie zwróciłem uwagi, czy zauważył Skillos tego dropa, ale chyba nie, bo patrząc na jego ruch wojska, no to nie ustawia się w pierwszej bazie, więc on raczej o tych dwóch mediwakach nie wie. No i za momencik, uderzenie. Ten pylon jest naprawdę przesadnie taki, no... Aż się wystawia, aż ręka Terrana świerzbi pewnie, żeby tego pylona rozwalić. Ciekawe, czy bardziej się opłaca pylona niż stalkery. No, ale ze stalkerami też może Spirit powalczyć, jak najbardziej. Fajnie jest, bawimy się, zabawa. Jeszcze od przodu będzie atak. Nie no, super. Od przodu nie ma obrony. Do Storma jeszcze te 2 sekundy. Boże, najgorzej, bo... Ma narzędzia teraz Skillos, ale już... Już dawno za późno jest. Obrażenia już zostały zadane. Został zaterranowany. Doskonałe podniesienie do mediwaków. W zasadzie wszystkie jednostki chyba nawet przeżyły. Albo, no może nie wszystkie, ale zdecydowana większość. I teraz można atakować w kolejnym miejscu. Jeszcze oto Tureta sobie Spirit zagrał. No i zaraz będą proby padać. Kolejne proby i w pierwszej bazie z powrotem. No nie da się tego wygrać jako Skillos. Co ja tu będę czarował. Fantastycznie wyszły presje Polaka. Idealnie. Widać, że tutaj już na 100%. Taktyka uruchomiona, bo Skillos jest mega niebezpiecznym graczem, ale na szczęście nie dożył do Storma. I lecimy. Tak, może, znaczy może było trochę minimalnie szczęścia tu i ówdzie, że Skillos akurat nie zauważył, że nie wiedział, że się nie spodziewał, że się nie ustawił lepiej i tak dalej, i tak dalej. Może można było z jego perspektywy lepiej rozstawić high templary, może można było rzucić jednego, dwa kronobusty więcej na Storma, chociaż też się tak nie przyglądałem, może rzucał prawie cały czas. No więc, no ale generalnie to jednak skill, no zrobić to zagranie całe tak dobrze, tak wcześnie. Trochę tego, ale głównie skill decyduje o tym, kto wygrywa w StarCraftie. Szczęście to jest dużo mniej procent. Jak widzimy, Polak zaczął od rafinerii, dopiero potem koszary. Co nam raczej sugeruje, że zagra szybką fabrykę. No, kto wie, może jakieś miny. No, miał też trochę tutaj właśnie takie niefortunne... To rozpoczęcie Skillos, bo nie zauważył pierwszej miny w linii mineralnej, a powinien zauważyć na jego poziomie, no to jest niewybaczalny błąd. Oh wow, jeżeli Spirit pokona Skillosa, to potem jest Bian albo Wayne. Czyli duża szansa na mecz Spirit kontra Bian. Niełatwe te mecze. Command Center zagrany przez Piotra. Proba się cofa. No minus jest taki, że Skillos zauważył, że ten Command Center jest budowany na wzniesieniu. Spirit być może nawet nie robił tego na wzniesieniu, dlatego żeby wrogi zwiadowca nie zobaczył, tylko on się może trochę obawia proxy gateway jakiegoś dziwnego. Bo czasami na mapie Altitude te grają protosi. W sumie na każdej mapie można zrobić proxy gateway. Najmniejsza szansa to chyba na Royal Blood. Chociaż... Może też nie taka żadna, bo tam nie ma rampy w naturalu, tak jak tutaj. I łatwiej się atakuje, jak takiej rampy nie mam. No dobra, 2 heliony, prawdopodobnie z przejściem w podwójne miny będzie grać Spirit. Bardzo często coś takiego lubi grać. Natomiast ze strony Skillosa spodziewany Twilight Council. No i Blink. Bardzo przyjemna sprawa, tak adeptkę sobie na początku zniszczyć, ale no już co nieco widział i wie Skillos, co się dzieje. Myślę, że to zagranie Spirita zna on znakomicie.
No jest w miarę dobrze wyliczone, żeby Medivac z czterema minami poleciał, chyba że tylko dwie chce i... A pozostałe dwie zostawić, ale wątpię, myślę, że raczej poleci czteroma, bo to... Bez sensu chyba byłoby inaczej. To jest zagranie, które, z tego co pamiętam, użył w meczu z Francuzem Spirit. No i dość łatwo udało się wygrać. Jest taki oddział kradnący trochę uwagę. No ale właśnie to kradnie dobrze uwagę. W ogóle proby ma na patrolu ustawione z Kilos. Tutaj też te trzy stalkery. Widać, że on chce mieć po prostu więcej wizji zawczasu. Chce wiedzieć, czy coś wlatuje, czy nie wlatuje. Znaczy ta proba akurat służy do barykadowania się od przodu, gdyby Heliony i Reaper wjeżdżały. I dokładnie, zdążył zareagować. No, wymaga to trochę uwagi i prędkości. Nie ma jeszcze blinka. Jeszcze te około 15 sekund. Okej, miny nie robią spektakularnych obrażeń tym razem. Może ta jedna w naturalu będzie bardzo udana. O! Dobrze! I... ostatnia mina. Stalkera? Nice, Stalkera. Dobrze. I teraz jeszcze na proby trochę. Ej, tak było nieźle! Ciekawe, czy jeszcze uda się jakieś proby. Doskonale. 10 probek. Myślę, że dobrze jest. Zwłaszcza, że Medivac przeżył. Tutaj jeszcze ostatnią minę niszczy Skillows. Nie no, warto było, warto, warto. Siadło. Bardzo, bardzo dobra akcja. Ciekawi mnie, gdzie ten Medivac poleci, czy w ogóle wyleci z tego górnego prawego rogu mapy, czy będzie czekał na moment, kiedy zostanie użyty hotkey do całej armii. No i super, jest bunkier i obrona i bawimy się. Aha, zamarzył Skillows, żeby rozwalić tanka, ale ja mam wrażenie, że jak taki ruch zrobił Skillows, to on już trochę czuje swoją właśnie tutaj nieciekawą pozycję. To nie powinien. Na dobrego terana raczej nie powinien takich prób robić. Chyba, że nie wiem, no, może zamarzył, że faktycznie Spirit zapomni o tym, że CV mogą reperować. To było też bardzo kosztowne. Dobra. Wali się jak domy w Czeczeniu, w sumie Skillows, 5 stalkerów, 10 probek, 700 różnicy w stratach, ani ekonomii, ani siły. Ten zawodnik aktualnie nie posiadam. No i wystarczy teraz chyba już robić jednostki, tak jak na poprzedniej mapie oczywiście. Ładny dwubazowy atak widzieliśmy, Spirit wyprowadził, tutaj będzie coś podobnego i też raczej wygra. Oczywiście za tym pójdzie pewnie trzecia baza. Albo wyciągnie CV, bo już czuje Spirit swoją dużą przewagę. Nie no, spokojnie. To już powinna być nieskomplikowana potyczka. O, takie wczesne wyjście? Może tak. Może właśnie o to chodzi. To jest naprawdę super. No, za dużo stracił Skillows, o wiele za dużo. Widzimy też fajnie ustawił tutaj Spirit swoje Siege tanki, a Mariny z tyłu. I dzięki temu nie da się wyciągać nawet tych właśnie Marinów. Stalkerami. Zresztą, no jak nie ma stalkerów, to tym bardziej nic nie wyciągnie. Nie ma co. No i bawimy się. Dwa tanki teraz rozstawiamy mniej więcej w tej lokalizacji. Autoturety. No może trochę zbyt odważnie. Chociaż nie, okazuje się, że niezbyt odważnie. Idealnie wyliczone. 5 punktów zdrowia na tym Siege tanku. Ale wjechał. Jak zdziczała świnia mała, pan Piotr. No i klasa. I GG. No to było... w sumie prostsze niż pokonanie Arokfire, który jest raczej graczem dużo słabszym aktualnie. Nice. Brawo Spirit, bardzo pewne zwycięstwo 2-0. Te miny, syno, te miny. Doskonała miazgunia. No i już widzimy w drabince, że Spirit zmierzy się z Bianem. O, i tak będzie już wyglądać drabinka do końca turnieju. Ciekawe, czy mogę zooma? Nie, już to jest maksymalny, dobra. Spirit zmiazgował wczorajszą timer, że nie dziwi się, że Skillowsa też easy. Nie, no to z dnia na dzień się może też sporo zmienić. Ale no, miło, miło, że takie solidne gry.